Witam bardzo serdecznie. Dziś chciałam Wam pokazać, jak zrobić takiego ładnego aniołka. Nie jest dość duży, dlatego ciężko jest mi tutaj zmieścić się w obiektywie razem z nim. Mój aniołek ma mniej więcej, tak licząc od aureolki, około 22,5-23 cm. Nie wiem, czy to widać. O mniej więcej tak to 22-23 cm. I ten aniołek wykonałam szydełkiem 1,75 i takim kordonkiem z błyszczącą nitką metaliczną filodiskozja 8,3. I w tym kordonku jest 450 metrów w 100 gramach i szydełko 1,75. Więc pokażę Wam, jak zrobić go, bo już go dawno obiecałam. Będziemy robić w etapach kilku, bo po prostu no raczej to mi się nie zmieści. Ma pelerynkę i to będziemy robić osobno. I osobno sukienkę. No zobaczę, jak mi to wyjdzie. Główkę. Dzisiaj zaczniemy od główki i aureolki. Główka to jest taka kulka styropianowa. Moja ma około 3 cm. Tak, 3 cm. No więc zaczniemy robótkę. Nawijamy sobie nitkę na palec. Robimy pętelkę. I 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Tutaj wbijamy się w pierwsze oczko i zamykamy oczkiem ścisłym. O. Mamy pętelkę. Teraz na tej pętelce zrobimy 6 półsłupków. Czyli robimy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Teraz połączymy się oczkiem ścisłym. O, i mamy początek już główki. Moment, ustawię ostrość, bo chyba coś nie bardzo. O, tak to wygląda. Teraz będziemy sobie podwajać liczbę tych półsłupków. Jak to mamy 6, to teraz musimy mieć w kolejnym rzędzie 12. Czyli robimy sobie w każdym, nad każdym półsłupkiem po 2. Czyli tak. Nad pierwszym półsłupkiem robimy półsłupek i jeszcze raz w tym samym miejscu robimy drugi półsłupek. Mamy 2. W kolejnym też robimy 2, 1 i 2, to mamy 4. W kolejnym 5 i 6. W kolejny 7 i 8, kolejny 9 i 10 i kolejny 11. Tutaj ja zawsze sobie robię takie to oczko przejściowe i 12 wbijam się, wtedy ładniej mi to wychodzi tutaj. No, czyli mamy 12 półsłupków. Teraz łączymy się z tym pierwszym półsłupkiem oczkiem ścisłym. Mamy 12 półsłupków. Teraz w kolejnym okrążeniu będziemy robić 18 półsłupków. Czyli robimy tak. Nad pierwszym półsłupkiem robimy półsłupek.
nad drugim robimy dwa półsłupki. Czyli raz i dwa. Nad kolejnym półsłupkiem robimy jeden półsłupek. Nad kolejnym półsłupkiem robimy dwa. Raz i dwa. I nad kolejnym robimy jeden półsłupek. I nad kolejnym robimy dwa. Raz i dwa. I w ten sposób przeróbmy całe okrążenie. Ma nam wyjść 18 półsłupków. Ja już przerobiłam 18 półsłupków. Teraz w kolejnym okrążeniu mamy mieć 24 półsłupki. Czyli robimy tak. Ja robię zawsze oczko łańcuszka i wbijam się w ten pierwszy półsłupek i robię po prostu półsłupek. Czyli nad pierwszym półsłupkiem zrobiliśmy półsłupek. Teraz nad drugim półsłupkiem też robimy półsłupek. Nad trzecim półsłupkiem robimy dwa półsłupki. Raz i dwa. Nad kolejnym robimy półsłupek. Nad kolejnym półsłupek. I nad kolejnym raz i dwa. I dalej nad kolejnym półsłupek, nad kolejnym półsłupek i raz i dwa. I znów półsłupek, półsłupek i nad kolejnym dwa półsłupki, raz i dwa. I znowu półsłupek, półsłupek, raz i dwa. I znów półsłupek, półsłupek i dwa półsłupki, raz i dwa. I zamykamy sobie okrążenie oczkiem ścisłym. Kolejny rząd to już po prostu robimy sobie po kolei półsłupki. Czyli nad pierwszym słupkiem robimy półsłupek. Potem, oj, bo mi się nie wiem po co ja nawinęłam nitkę. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty drugi, 23 i 24 półsłupek. Teraz wbijamy się w pierwszy oczkiem ścisłym. I tak proszę sobie przerobić mniej więcej, chociaż ja nie wiem, czy na tą moją jeszcze nie będę musiała powiększyć trochę, bo ta moja kulka jest większa, widzę, niż tamtą, co miałam. Jeżeli macie taką 2,5 cm, to po prostu róbcie teraz jeszcze 7 rzędów po 24 słupki. Ja widzę, że mam 3 cm, w takim razie będę musiała jeszcze sobie dodać parę słupków. No więc ja to przerobię i widzimy się za chwilkę. Ja już przerobiłam sobie tutaj 7 rzędów. Po 24 słupki.
teraz trzeba będzie, chodzi mi o te 7 rzędów, od momentu, gdzie dodawaliśmy oczywiście. Tu od początku ma być u Was 11 rzędów. Z tym, że tak jak mówię, no z tymi kulkami to różnie bywa. Jedne są większe, drugie mniejsze, więc to trzeba tak trochę na oko. Jeżeli na przykład macie większą kulkę, to musicie sobie dodać jeszcze na przykład w kolejnym okrążeniu, jak robiliśmy, 2 półsłupki i w kolejnym półsłupku 2, czyli półsłupek, półsłupek, 2 półsłupki, półsłupek, półsłupek, 2 półsłupki, to na przykład jak chcecie sobie powiększyć, to będziecie robić jeszcze w kolejnym rzędzie półsłupek, 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 2 półsłupki, półsłupek, 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 2 półsłupki, czyli 3 półsłupki pod rząd i w kolejnym 2 razem, 2 dodajecie. No bo innego wyjścia nie ma, bo z tymi kuleczkami to tak właśnie bywa. Teraz mniej więcej, jak tak wygląda już Wam po nałożeniu, będziemy tą kulkę zwężać, a po prostu będziemy robić to tak. Półsłupek, półsłupek, a teraz nabijamy półsłupek do połowy, drugi chwytamy do połowy, mamy 3 nitki i przeciągamy przez wszystkie razem. Po prostu będziemy zwężać. I znowu kolejny półsłupek, przerabiamy. Kolejny półsłupek, przerabiamy. I następne 2 półsłupki przerabiamy razem. Czyli raz, 2 nabijamy i przez wszystkie 3 nitki przeciągamy. I znów kolejny półsłupek, kolejny półsłupek i 1, 2 i przeciągamy. I kolejny półsłupek, kolejny półsłupek i następne 2 przerabiamy razem. I w ten sposób trzeba przerabiać już to, że tak powiem, na ślimaka, aż do końca nam zginą te wszystkie oczka, po prostu. Więc tak przeróbcie. I widzimy się za chwilę. Moja główka już jest gotowa. Jak widzicie, przerobiłam dookoła cały czas na ślimaka, na ślimaka, na ślimaka, aż zakończyłam. W tym miejscu i tak będziemy przyklejać klejem na gorąco, więc nawet jak troszeczkę nie wygląda zbyt ładnie, to tego nie będzie widać. Teraz, czyli tak, główka gotowa. Teraz będziemy robić aureolkę. Aureolkę robimy tak. Pętelka i 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Mamy pętelkę. Teraz na tej pętelce zrobimy sobie 10 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 półsłupków. Zamykamy sobie to okrążenie oczkiem ścisłym. Wbijamy się w ten pierwszy półsłupek. O, mamy oczko ścisłe. Tą nitkę sobie później obetniemy. Teraz robimy sobie też 10, czyli nad każdym półsłupkiem, ale robimy słupek 2 razy nawinięty. Czyli tak, raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka na słupek 2 razy nawinięty i raz, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Teraz nawijamy 2 razy nitkę,
wkuwamy się tutaj w kolejne oczko. Robimy sobie słupek dwa razy nawinięty. I znów dwa oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się w kolejne oczko. Robimy słupek dwa razy nawinięty. Dwa oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się w kolejne oczko. Robimy słupek dwa razy nawinięty. Dwa oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się w kolejne oczko. I robimy słupek dwa razy nawinięty. I znów dwa oczka łańcuszka. Kolejne oczko się wkuwamy. Słupek dwa razy nawinięty. No, zahaczyła mi ta srebrna nitka metaliczna. I dalej. Kolejny półsłupek się wbijamy. A, nie zrobiłam dwóch oczek łańcuszka. No właśnie, dwa oczka łańcuszka. Teraz dopiero wpływamy się w kolejny półsłupek. O, dwa oczka łańcuszka. I znów słupek podwójnie nawinięty. Ma być 10 tych słupków dwa razy nawiniętych. Kolejny. Dwa oczka łańcuszka. Kolejny. Dwa oczka łańcuszka. Sprawdźmy, ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli tu znów wkuwamy się. Raz, dwa, trzy, czwarte oczko. I zamykamy sobie okrążenie oczkiem ścisłym. Tak wygląda nasza aureolka. Teraz nad słupkiem robimy sobie półsłupek. Półsłupek. Na poprzeczce robimy trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. I na słupku jeszcze jeden półsłupek. I znów na poprzeczce. Raz, dwa, trzy półsłupki i jeszcze nad słupkiem jeden półsłupek. I znów na poprzeczce. Raz, dwa, trzy półsłupki i jeszcze nad słupkiem jeden półsłupek. Tak to wygląda. I w ten sposób proszę przerobić całe okrążenie. Tak to wygląda. Teraz jeszcze jedno okrążenie. Zrobimy sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Bo jedno będzie nam stanowić półsłupek pierwszy. Omijamy sobie tutaj jedno oczko. Wkuwamy się w kolejne. I robimy sobie półsłupek. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, omijamy jedno oczko, wkuwamy się w następne, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, omijamy jedno, wkuwamy się w następne i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, omijamy jedno, wkuwamy się w następne, półsłupek. Czyli taka falbaneczka nam wychodzi z trzech oczek łańcuszka. O, tak to będzie wyglądać. Później jak się usztywni, no to będzie taka fajna kwiatuszkowa aureolka. Ozdobna. Można zrobić też tylko samo to kółeczko. Bez tej falbanki. Ale wydaje mi się, że z falbanką jest ładniejsza. No, czyli omijamy oczko, wkuwamy się w kolejne.
I tak przerabiamy całe okrążenie. Ja już przerobiłam i tak wygląda moja aureolka. Później jak wezmę, będzie już aniołek gotowy, po prostu sobie tak przykleję klejem na gorąco od tyłu i tak będzie nam wyglądała główka z aureolką. Jeżeli ktoś chce, to będzie mógł sobie jeszcze zrobić włosy oczywiście do anioła. Inwencja twórcza jest dozwolona. Można sobie ozdabiać różnymi błyskotkami, kwiatuszkami, co kto lubi. Dobrze, czyli główkę i aureolkę mamy. Teraz weźmiemy się za pelerynkę.